Juri uwielbiał samochody. Od dzieciństwa zajmował się kolekcjonowaniem wkładek z gum turbo. Z zachwytem patrzył na przejeżdżające samochody i wyobrażał sobie siebie za kierownicą najdroższego i najpiękniejszego auta. Juri marzył o tym, by zostać kierowcą, nieważne jakiego pojazdu osobowego czy ciężarowego, byle tylko czuć prędkość, słyszeć ryk silnika i mieć możliwość prowadzenia tej niesamowitej maszyny. Ojciec Jurija pracował jako kierowca autobusu liniowego, i Jurij nie miał nic przeciwko, by kontynuować dzieło rozpoczęte przez ojca. Kilka razy pan Walentin zabierał syna ze sobą do pracy, sadzał go w kabinie kierowcy obok siebie, i chłopiec nie zauważał. Jak mijał czas, gdy razem z ojcem jeździli po drogach. Jurij miał także starszego brata, Wiktora, sportowca i prymusa. Juri mógłby być dumny ze swojego brata, ale zamiast tego czasem mu zazdrościł. Wiktor był starszy od Jurija o pięć lat, uprawiał siatkówkę i był kapitanem drużyny. Oprócz sportu Wiktor bardzo poważnie podchodził do swojej nauki. Dużo czasu spędzał nad książkami, uczęszczał na dodatkowe zajęcia, a dziewczynami w ogóle się nie interesował. Pan Walentin i pani Olga byli bardzo dumni ze swojego starszego syna i zawsze stawiali go za wzór młoczemu. To był kolejny powód, dla którego Yuri zazdrościł Wiktorowi i nawet nieco go nie lubił. Starszy brat jawił mu się nie jako wzór do naśladowania, ale jako źródło ślepej zazdrości i niemożności dorównania jego sukcesom. Sam Jurij nie uczył się zbyt dobrze, nie miał skłonności do sportu, ignorował dodatkowe zajęcia, choć dziewczynami się też nie interesował. Najważniejszym zainteresowaniem w życiu Jurija były i pozostawały samochody. Pan Valentin wspierał swojego młodszego syna w tym zainteresowaniu, ale pani Olga uważała, że Jurij mógłby wybrać dla siebie jakiś inny zawód i sferę zainteresowań. Kiedy Wiktor miał 16 lat i uczył się w przedostatniej klasie szkoły średniej, miłość w końcu go nie ominęła. Młody mężczyzna zakochał się w dziewczynie nieco starszej od siebie, o imieniu Anastazja. Anastazja była atrakcyjną i bardzo inteligentną dziewczyną, która, podobnie jak Wiktor, grała w siatkówkę. Ponadto, Anastazja świetnie się uczyła na pierwszym roku Instytutu Technologicznego. Wiktor długo starał się o jej uwagę, a ona przez równie długi czas nie zwracała na niego uwagi i nie traktowała go poważnie. Kiedy on dostał się do tego samego Instytutu i był już na drugim roku, ich relacje zaczęły rozwijać się w romantycznym kierunku. Okazało się, że Wiktor wcale nie jest dzieckiem, jak początkowo sądziła Anastazja, i przez kilka lat zdołał udowodnić jej powagę swoich zamiarów i zdolność bycia prawdziwym mężczyzną. Mimo młodego wieku. Wtedy Wiktor przyprowadził Anastazję do domu, aby przedstawić ją swoim rodzicom. I wtedy właśnie Juri po raz pierwszy zobaczył Anastazję i zrozumiał, że zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia. Powstrzymywał się, nie pozwalając uczuciom przejawić się na zewnątrz, ale w środku wszystko w nim buzowało od przepełniających go emocji. Juri miał wtedy prawie 15 lat, i ten wiek wydawał mu się jednym z najtrudniejszych okresów w jego życiu. Te uczucia do dziewczyny jego brata wydawały mu się niewłaściwe, dręczyły go i nie pozwalały żyć normalnym życiem. Jedyną osobą, która wyraźnie widziała, co się dzieje z Jurijem, była jego matka. Pani Olga widziała, jakim wzrokiem jej młodszy syn patrzy na dziewczynę Wiktora, jak zachowuje się w jej obecności i jak zmienia się jego nastrój za każdym razem, gdy rozmowa schodzi na temat Anastazji. Trzymaj się w garści, powiedziała pani Olga Jurijowi, jakby mimochodem. Ale młody człowiek od razu nie zrozumiał, o co dokładnie chodzi matce. Trzymaj się w garści? Po co? Po to, żeby nikt się nie domyślił, że zakochałeś się w Anastazji. Juri zaczerwienił się, zdając sobie sprawę, że jego uczucia dosłownie wychodzą na powierzchnię, zdradzając go całkowicie. Ale ja się nie zakochałem, próbował zaprzeczyć. Ale pani Olga spojrzała na Jurija w taki sposób: Że zrozumiał, iż nie ma sensu się spierać z matką. Masz to wypisane na czole, synku, zaśmiała się kobieta. Więc oczywiście zaprzeczaj, ale to nic nie da. Ja wszystko doskonale widzę. A jeśli się nie opanujesz, to wkrótce zauważą to wszyscy wokół. Juri tego nie chciał. Mało tego, że Wiktor zawsze był dla wszystkich na pierwszym miejscu, na szczycie. Jeszcze okazuje się, że znalazł sobie taką dziewczynę, że zakochał się w niej i jego młodszy brat. Historia do śmiechu, nic więcej. Dlatego Juri starał się ograniczyć swoje kontakty z Anastazją, chociaż było to dla niego bardzo trudne. Jurijowi bardzo interesowało się rozmawiać z Anastazją. Dziewczyna miała jakiś szczególny sposób myślenia, który pozwalał jej patrzeć na wiele, wydawałoby się, banalnych rzeczy i sytuacji pod innym kątem, z innym podejściem i znajdować w trudnościach zalety i korzyści. Co więcej, Anastazja chętnie pomagała Jurijowi z lekcjami. Nie denerwowała się jak Wiktor, tłumacząc Chłopakowi jakieś zasady. I w ogóle jej wyjaśnienia wydawały się Jurijowi zrozumiałe i proste. Czasami nawet nie do końca rozumiał, dlaczego sam nie wpadł na ten pomysł. To niesamowite, jak łatwo mi wszystko wyjaśniłaś, mówił Jurij do Anastazji, uśmiechając się i rumieniąc. Tu rzeczywiście wszystko było jasne i oczywiste, jak sam na to nie wpadłem. Czasem, żeby zrozumieć ważną rzecz, trzeba posłuchać innej osoby, odpowiadała Anastazja z uśmiechem. Ty widziałeś tę zasadę swoimi oczami, a ja ci ją wyjaśniłam swoimi, co też jest bardzo ważne. Czasami trzeba obrócić rzecz, żeby zobaczyć ją z innej strony i zrozumieć coś ważnego o niej. Jurij kiwał głową, będąc pod wrażeniem, jaka mądra była Anastazja. Tak, dla dziewczyny okazało się ważne być nie tylko piękną, ale także mądrą. A jedno i drugie doskonale łączyło się w Anastazji. Dziewczyna jest bardzo dobra, mówił zadowolony pan Walentin, patrząc na starszego syna. Nie na darmo spędziłeś dwa lata, żeby zdobyć jej uwagę. Bardzo nawet nie na darmo. Juri słuchał ojca, i w środku wszystko w nim przewracało się od niesprawiedliwości, którą widział w tym, że taka wspaniała dziewczyna przypadła nie jemu, ale jego starszemu bratu. I po co Wiktorowi takie szczęście? I świetna nauka i sportowa sylwetka, a do tego w prezencie taka wspaniała druga połówka. Jurij zazdrościł, cierpiał z powodu nieodwzajemnionej miłości i bardzo mocno liczył na lepsze w odniesieniu do siebie. Może Wiktor przestanie kochać Anastazję, albo ona sama zrozumie, że nie kocha jego, ale w ogóle jest zakochana w jego młodszym bracie. To oczywiście było z dziedziny fantazji, ale Jurij nie tracił nadziei a jeszcze często myślał o tym, że żyłoby mu się znacznie łatwiej, gdyby Anastazja nagle zakochała się w kimś innym i zniknęła z życia Wiktora i samego Jurija, przestając dręczyć tego drugiego. Wszystko trwało dalej, a z każdym rokiem, miesiącem i dniem uczucia Jurija wobec Anastazji tylko się wzmacniały, stawały się silniejsze i bardziej bolesne dla niego. Zaczął unikać dziewczyny, a kiedy Wiktor wspomniał, że jest gotowy ożenić się ze swoją ukochaną, Yuri myślał, że jest bliski ucieczki z domu, byle tylko nie widzieć szczęśliwych twarzy Wiktora i Anastazji. Dziewczyna często zostawała u nich w domu, a rodzice Wiktora i Jurija podchodzili do tego dość spokojnie. Nie ganiły starszego syna za to, że śpi w jednym łóżku z dziewczyną, która nie jest jego żoną. Co więcej, nawet pochwalali to, że Anastazja ciągle zostaje u nich w domu i faktycznie mieszka z Wiktorem. Juri ledwo mógł znieść te okresy, kiedy Anastazja zostawała u nich w domu. Spotykając ją to w korytarzu, to w pokoju dziennym, to w kuchni, wszystko w młodym człowieku przewracało się od bólu i żalu. Jak bardzo chciał, żeby Anastazja mieszkała nie z Wiktorem, a z nim. Jak bardzo marzył, żeby została jego żoną, a nie żoną jego brata? Potem pani Olga poinformowała, że Anastazji przez jakiś czas będzie musiała mieszkać u siebie w domu. Dlaczego? Wiktor spojrzał na matkę, która nagle zmieniła swoje zdanie. Moja koleżanka z pracy zamieszka u nas na jakiś czas, wyjaśniła pani Olga. Ma trudne okoliczności życiowe. Będziesz musiał przenieść się do pokoju Jurija, a Olesia zamieszka w Twoim. Ale dlaczego? Wiktor był niezadowolony z tego, co powiedziała matka, ale nie miał wyboru. Bez względu na to, jak dorosły był Wiktor, rodzice nadal byli najważniejsi w domu, ich decyzja była ostateczna. Opinie dzieci były brane pod uwagę, ale nie zawsze i nie we wszystkim. Anastazja zrozumiała słowa pani Olgi, zabierając na jakiś czas swoje rzeczy z ich domu. Nawet Jurij odetchnął z ulgą, kiedy to się stało i nawet nie miał nic przeciwko temu. Że jego starszy brat będzie mieszkał z nim w jednym pokoju. Olesia okazała się dość młodą i całkiem atrakcyjną kobietą. Jak się okazało, jej mąż, który stał się jej mężem zaledwie pół roku temu, dość szybko pokazał swoją agresywną naturę. Pił podnosił rękę na kobietę. Olesia, która była bardzo przestraszona o swoje życie i straciła dziecko z powodu męża, próbowała znaleźć sposób na ucieczkę od niego. Dlatego pani Olga zaproponowała swojej koleżance, żeby tymczasowo zamieszkała u niej, aby mąż jej nie znalazł i nie zemścił się za to, że Olesia jednostronnie złożyła pozew o rozwód. Nikt nie spodziewał się, czym zakończy się pobyt młodej kobiety w domu pani Olgi i pana Valentine. Wracając z instytutu, Juri zastał swojego starszego brata w łóżku z Olesią. Juri był wstrząśnięty, przez jakiś czas był w szoku i nie wiedział, co zrobić. Jurij nie mógł nie powiedzieć matce o tym, że był świadkiem związku starszego brata z koleżanką mamy. Pani Olga długo marszczyła brwi, słuchając Jurija, a potem urządziła poważną rozmowę z Wiktorem i Olesią. Oboje nie zaprzeczali, a Wiktor wręcz stwierdził, że zakochał się w Olesi, jak tylko przekroczyła próg ich domu. I co z tym wszystkim zrobić? Zapytała pani Olga, jakby podsumowując. Olesia milczała i szarpała kuchenną ściereczkę. Ale Wiktor był zdecydowanie bardziej stanowczy. Jestem gotów ponieść odpowiedzialność za swoje czyny. Powiem Anastazji prawdę, bo kocham Olesię i chcę z nią być. Juri, który znajdował się w pobliżu i doskonale słyszał rozmowę prowadzoną w kuchni, prawie podskoczył na miejscu. Tego samego wieczoru zaczaił się na Anastazję przed jej domem i wyznał jej miłość. O tym, że Wiktor zdradził ją z koleżanką matki, Jurij nie wspomniał. Niech Wiktor sam sobie z tym radzi. Ale jeśli chodzi o jego własne uczucia, to Jurij sam będzie decydował, komu i o czym mówić. Co to znaczy, że mnie kochasz? Anastazja patrzyła na Jurija swoimi aż zielonymi oczami, nie rozumiejąc, czy brat jej narzeczonego mówi poważnie. Czy żartuje. To, co mówię, odpowiedział Juri, denerwując się i starając się trzymać, żeby nie uciec. Kocham cię. Od dawna. Już od kilku lat. Jak tylko cię zobaczyłem, zakochałem się. Oczywiście słowa Wiktora w stosunku do Olesi brzmiały o wiele piękniej i bardziej romantycznie. Ale Juri nie był takim profesjonalistą w sprawach miłosnych, więc wyznał miłość Anastazji swoimi słowami. I co mam teraz zrobić z tym, co mi powiedziałeś? Zapytała Anastazja, marszcząc brwi. Nic nie rób. Po prostu wiedz i tyle. Spokojnie odpowiedział Juri, któremu po wyznaniu miłości znacznie ulżyło. Teraz, gdy jego sumienie było czyste, a dusza dosłownie wywrócona na drugą stronę, mógł się uspokoić i czekać na reakcję. Nawet jeśli jej nie będzie nawet jeśli będzie negatywna. Jurij przełamał się, wykazał odwagę i powiedział wszystko Anastazji. Dziewczyna tego wieczoru nic nie odpowiedziała Jurijowi. Za to już kilka dni później płakała na jego ramieniu, dowiedziawszy się o zdradzie Wiktora. Starszy brat Jurija nie zwlekał i wszystko powiedział Anastazji. Uważał, że bycie szczerym jest bardzo ważne, niezależnie od tego, czy ta szczerość przynosi ból i łzy, czy jest czymś dobrym. Po prostu wziął i wszystko przede mną wylał. Płacząc na ramieniu Jurija, mówiła Anastazja. Młody człowiek gładził ją po ramieniu, a potem odważył się pocałować ją w czubek głowy. Włosy Anastazji paczniały jakimiś kwiatami, a Jurij prawie oszalał ze szczęścia, wdychając zapach ukochanej dziewczyny, która znajdowała się w jego objęciach. I choć powód tego był na razie niezbyt radosny, Jurij i tak był szczęśliwy. Miesiąc później okazało się, że Wiktor oświadczył się o Lesi. Już mieszkali w wynajętym mieszkaniu. Wiktor znalazł pracę dorywczą w warsztacie samochodowym, a Olesia rozwiodła się i spodziewała się dziecka z Wiktorem. Jurij, który przez cały ten czas wspierał Anastazję, zaczął stopniowo zabiegać o nią. A jeszcze jakiś czas później dziewczyna odwzajemniła jego uczucia. Powiedzieć, że Jurij był szczęśliwy. To nie powiedzieć nic. Był tak pełen radości i pozytywnej energii, że prawie oszalał z zachwytu, będąc blisko Anastazji. Dziewczyna stała się jego pierwszą kobietą, a Juri naprawdę poczuł się mężczyzną przy tej niesamowitej dziewczynie z zielonymi oczami i jasnymi, lekko kręconymi włosami. Pani Olga była zadowolona z obu synów, wydawało się, że początkowo absurdalna sytuacja ze zdradą Wiktora wszystko poukładała na swoje miejsce. Obaj młodzi mężczyźni byli szczęśliwi, a kobieta się uspokoiła. Wydawało się, że wszystko się układa. Wiktor ukończył instytut, otrzymał dyplom i znalazł pracę w salonie samochodowym. Anastazja pracowała w tym samym salonie jako administratorka. A Juri przez jakiś czas martwił się, że jego ukochana jest cały czas blisko jego starszego brata. U Wiktora urodził się syn, był pochłonięty sprawami rodzinnymi i obowiązkami, więc Jurij się uspokoił, zrozumiawszy, że ze strony starszego brata nie ma i nie będzie zagrożenia. Mimo to Jurij zazdrościł Anastazji, robiąc to mimowolnie, nawet wbrew swojej woli. Nie chciał dręczyć Anastazji swoją zazdrością i podejrzeniami, ale Jurij nie mógł nic na to poradzić. Podczas gdy studiował na uczelni, a miał jeszcze trzy lata do końca. Juri był całkowicie zależny od swoich rodziców. Mieszkali z Anastazją w jego domu, ale dziewczyna ciągle proponowała, by przenieść się do wynajętego mieszkania i mieszkać osobno. Za co? pytał smutnym głosem Juri. Przecież zarabiam, odpowiadała Anastazja. Na razie będziemy żyć z moich pieniędzy, potem znajdziesz pracę i będziemy żyć z twoich. Nie, nie chcę żyć na twój koszt, odpowiadał Juri. Nie jestem jakimś utrzymankiem, który żyje na koszt swojej kobiety. Juri, masz pełno uprzedzeń. Anastazja śmiała się, ale czasami wyrażała swoje niezadowolenie w tej sprawie. Co poradzisz, że ty jeszcze się uczysz, a ja już pracuję? Jak to jest w przysiędze małżeńskiej? I w bogactwie, i w biedzie, i w chorobie, i w zdrowiu. Teraz bogactwo jest moje, potem będzie twoje. Nie, i tak się nie zgadzam. Juri był kategoryczny. Nie chcę tak żyć. Moi rodzice nie mają nic przeciwko temu, że mieszkamy u nich, Wiktor i tak zwolnił pokój. Mamy mnóstwo miejsca. Wytrzymaj trochę, a wkrótce znajdę pracę. Wtedy wynajmiemy mieszkanie. Anastazja cierpliwie czekała, a Juri cały czas walczył ze sobą. Zazdrość pochłaniała go całkowicie. Już nie wiedział co zrobić, żeby przestać zazdrościć Anastazji każdemu napotkanemu. Jurij cierpiał, dręczył Anastazję, a na tle jego zazdrości wybuchały kłótnie. Pewnego razu kłótnia zakończyła się tym, że Anastazja spakowała swoje rzeczy i przeprowadziła się do rodziców. Nie odbierała telefonów, nie odpowiadała na wiadomości i nie chciała rozmawiać z Jurijem. Przez starszego brata Jurij dowiedział się, że Anastazja jest bardzo zraniona tym, że jej ukochany bezpodstawnie i bardzo mocno ją zazdrościł. Wtedy Juri popchnął Anastazję, a ona upadła na podłogę, bojąc się, że teraz Juri podniesie na nią rękę. Chociaż chłopak długo błagał Anastazję o wybaczenie, była nieugięta. Nie chcę z tobą rozmawiać, powiedziała, gdy Juri zaczaił się na nią w pracy i próbował ponownie prosić o wybaczenie. Zraniłeś mnie, bardzo mnie zraniłeś. Ale przecież nie możesz się na mnie gniewać wiecznie. Juri prawie krzyknął te słowa, ale jego zachowanie było tylko kolejnym powodem, by Anastazja trzymała go na dystans. Robisz to celowo, powiedział Juri, gdy minęło więcej niż tydzień, odkąd Anastazja była na niego zła za tamto pchnięcie. Celowo? Anastazja spojrzała na niego zdziwiona. Co masz na myśli? Celowo trzymasz mnie na dystans, a sama korzystasz z tego, że mnie nie ma w pobliżu. Co znaczy korzystasz? Anastazja chciała usłyszeć konkretne słowa od Jurija, który obraził się na nią i próbował ponownie oskarżać o wymyśloną przez siebie zdradę. To co mówię? Powiedział Jurij z urazą w głosie. Kiedy mnie nie ma, spotykasz się z jakimiś podejrzanymi osobami. Anastazja rozłożyła ręce. Znowu zaczynasz. Dlaczego jesteś taki zazdrosny? Nie daję ci żadnego powodu do tego. A ty nadal zachowujesz się tak obrzydliwie. Nie zachowuję się obrzydliwie, zaprotestował Jurij. Po prostu cię kocham, a zazdrość to konsekwencja tej miłości. Jakaś niezdrowa ta miłość, powiedziała Anastazja. Nie podoba mi się to. Może ja też ci się już nie podobam. Zapytał Juri, nie kryjąc nuty zazdrości w głosie. Anastazja wzruszyła ramionami, a dla Jurija było to jak cios poniżej pasa. Odwrócił się i odszedł, nie chcąc już widzieć tej, która nie była pewna swoich uczuć. Sam Juri był pewien, że nie może żyć bez tej dziewczyny. Nie wyobrażał sobie życia bez Anastazji, ona była sensem jego życia. Tego samego wieczoru postanowił pójść do nocnego klubu. Gdzie nie był od czasów swojego życia bez Anastazji. Koktajle zawróciły mu w głowie i, jakby znikąd, przed nim pojawiła się Maria. Z Marią Jurij znał się od dzieciństwa. Razem chodzili do szkoły od pierwszej do piątej klasy. Dziewczyna była sympatyczna, ale zupełnie nie w guście Jurija. A tutaj w półmroku, odurzony muzyką i alkoholem, Jurij jakby na nowo zobaczył Marię. Ucieszyła się na jego widok, prawie skoczyła mu na szyję, długo go obejmowała, jakby byli dobrymi przyjaciółmi. Juri słabo pamiętał wszystko, co działo się potem, a rano obudził się i nie od razu zrozumiał, gdzie się znajduje. Obok leżała nie Anastazja, a jakaś ciemnowłosa dziewczyna. I do Jurija powoli docierało, że to była Maria. Dzień dobry! Dziewczyna przeciągnęła się na łóżku, nie wstydząc się swojej nagości, i wyciągnęła ręce do Jurija. On odsunął się od niej, nie wierząc, że między nimi coś zaszło. Jakie tam dzień dobry! mruknął, otulając się kocem. Jak tu się znalazłem? Jak to jak? Maria usiadła na łóżku i również zaczęła ciągnąć koc na siebie, przykrywając się. Przyjechaliśmy razem z klubu w nocy. Prosiłeś, żeby u mnie przenocować, bo rozstałeś się z jakąś Anastazją. A ty od razu mnie zaciągnęłaś do łóżka. Znów mruknął Juri z niezadowoleniem, a Maria zarumieniła się. Sam nalegałeś, odpowiedziała, spuszczając oczy. A ty się nie opierałaś, zaśmiał się Juri, zdając sobie sprawę, jak wielki błąd popełnił. Nigdy nie ukrywałam, że zawsze mi się podobałeś i teraz też mi się podobasz. Jestem wolna. Ty też. Po co więc się opierać? Juri, jesteśmy dorosłymi ludźmi. Kocham inną. Przerwał rozważania Marii, młody mężczyzna, już całkowicie ubrany. To, co było między nami, to był błąd. Dobrze, odpowiedziała posłusznie Maria, nie roszcząc sobie żadnych dalszych pretensji. Juri wrócił do domu i napotkał potępiające spojrzenia obojga rodziców. Co to ma znaczyć? zapytał pan Walentin, marszcząc brwi i oczekując wyjaśnień od syna. Jestem dorosłym człowiekiem, nie muszę się tłumaczyć odpowiedział sucho Juri, czując straszny ból głowy i pragnienie. Postanowił, że już nigdy więcej nie pójdzie do nocnego klubu, a potem tradycyjnie wybrał numer Anastazji. Ona nadal była na niego zła przez kilka dni. Potem, kiedy Juri przyniósł do jej pracy ogromny bukiet kwiatów, dziewczyna złagodniała, a jeszcze kilka dni później znowu przeprowadziła się do niego. Jurijowi wydawało się, że wszystko znowu się układa. On znów był szczęśliwy i widział odwzajemnione uczucia swojej ukochanej. Jego marzenia o poślubieniu Anastazji nie spełniły się. Spotkanie z Marią, które ponownie odbyło się niemal przypadkowo. Zmieniło wszystko. Czekam dziecka, oznajmiła ona. I. Juri poczuł, jak ziemia usuwa mu się spod nóg, bo nie był przygotowany na taki obrót wydarzeń. Po prostu informuję cię, odpowiedziała nerwowo Maria. Czekam dziecka od ciebie i uważam, że powinieneś o tym wiedzieć. Juri zamarł, ręce zaczęły mu się trząść. Chciał uciec jak najdalej i zapomnieć o wszystkim, co się wydarzyło. A skąd pewność, że to moje dziecko? zapytał Jurij. Maria znów zarumieniła się jak wtedy rano, kiedy obudzili się obok siebie. Nie masz pewności, odpowiedziała dziewczyna. Ale ja jestem pewna i to mi wystarcza. Dziewczyna odwróciła się, żeby odejść. Ale Jurij chwycił ją za rękę. Stój! Chcesz udawać świętą, a mnie zrobić zły. Nie udaję niczego i tobie też nie radzę, i odpowiedziała dziewczyna. Nie zrobię aborcji. Rodzice mnie wesprą. Twoja decyzja zależy tylko od twojego sumienia. Nie obchodzi mnie, co o mnie myślisz. Juri wpadł w panikę. Wiedział, że Maria go nie okłamywała. Była zbyt dobrą dziewczyną. A ten przypadek z nocowaniem u niej tylko potwierdzał, że Maria była zakochana w Juriju, kochała go i była gotowa urodzić dziecko, które nie było mu potrzebne. Ponownie pierwszą osobą, która zauważyła zmiany w nastroju i zachowaniu Jurija, była jego matka. Pani Olga zadała synowi bezpośrednie pytanie i otrzymała równie bezpośrednią odpowiedź. Drugie zdradzenie Anastazji zauważyła matka, a Jurij przytaknął. Co mógł teraz zrobić poza przyznaniem się do błędu, że popełnił błąd i był gotów ponieść odpowiedzialność? Aby zrozumieć siebie i to, co zrobić dalej, Jurij pojechał odwiedzić starszego brata. Jego żona Olesia spodziewała się już drugiego dziecka, a rodzinie udało się kupić mieszkanie na kredyt. Wydawało się, że nawet tutaj Wiktor prześcignął swojego młodszego brata. Znowu Wiktorowi wszystko układało się dobrze, a Jurijowi zupełnie odwrotnie. Jakiej rady ode mnie oczekujesz? Zapytał Wiktor zmęczonym głosem. Widać było, że młody mężczyzna dużo pracował, aby utrzymać rodzinę, która, według niego, nie powinna niczego potrzebować. Czekam na jakąkolwiek radę, i odpowiedział po prostu Jurii. Przyznaję się do winy. Rozumiem całą złożoność sytuacji. Ale kocham Anastazję, a Marii nie kocham. Nawet dokładnie nie pamiętam, co się wydarzyło tamtej nocy. Popełniłeś błąd, e powiedział surowo Wiktor. I to nie jest błąd, który można poprawić w zeszycie, wymaga gumką. To poważny błąd, za który musisz ponieść poważną odpowiedzialność. Rozumiesz? Juri skinął głową. Rozumiał i wiedział, co brat powie dalej. Sam Juri zgadzał się z tym całkowicie. Powinien przyznać się Anastazji. A potem uznać dziecko Marii, ożenić się z nią, zamieszkać z nią, choć na razie nie mógł sobie tego wyobrazić. Anastazja, dowiedziawszy się prawdy, nie zrobiła skandalu. Po prostu milcząco spakowała swoje rzeczy i odeszła, zostawiając Jurija samego z jego smutkiem. No i co, osiągnąłeś to, czego chciałeś? Zapytał Jurija pan Walentin. Taka dziewczyna, a dwóch mężczyzn ją straciło. Tak bardzo ją skrzywdziliście. Najpierw jeden, potem drugi. Juri milczał. Nie miał na to nic do odpowiedzenia. Ojciec miał rację, bo Anastazja naprawdę była wspaniałą dziewczyną, a on i Wiktor byli idiotami, którzy tego nie docenili. Stracili ją, chociaż obaj ją kochali. A Juri nadal ją kochał. Maria spokojnie przyjęła fakt, że Juri jest gotów uznać dziecko. Jej rodzice opłacili skromne wesele, a potem osiedlili młodych w osobnym mieszkaniu. Jurijowi wydawało się, że jest jakąś zabawką, którą przestawiają jak chcą i używają według własnego uznania. Chciało mu się płakać z bezsilności, ale nawet na to nie miał siły. Wiktor powiedział bratu, że Anastazja wyjechała do innego miasta. Tam otwarto filię ich salonu samochodowego i teraz dziewczyna tam pracowała. Jurij rozumiał, że taki rozwój wydarzeń jest najbardziej akceptowalny, ponieważ widok Anastazji sprawiał mu nieznośny ból. Kiedy przypadkowo spotykali się z Anastazją, był gotów porzucić wszystko i znowu być przy niej. Maria niczego nie wymagała od Jurija, ponieważ pamiętała jego słowa, że kocha inną. Sam Juri też nie próbował odgrywać roli idealnego męża, spali z Marią w oddzielnych sypialniach. Juri znalazł pracę w salonie samochodowym u brata i teraz po studiach chodził do pracy, zajmując się testowaniem samochodów. Bardzo mu się to podobało i przynajmniej w pracy znajdował radość. Wkrótce urodził im się syn, którego nazwali Siergiej. Juri starał się być dobrym ojcem, choć słabo rozumiał, co dokładnie powinien robić, aby nim być. Na narodziny syna rodzice Marii podarowali nowo upieczonej rodzinie samochód. A Juri nie sprzeciwił się takiemu prezentowi, a nawet przyjął go z radością. Relacje z żoną pozostawały chłodne, ale męskość Jurija przeważyła i z czasem zaczęli się z Marią zbliżać. Żona nie wymagała od niego idealnego spełniania obowiązków małżeńskich, ale Juri nagle zdał sobie sprawę, że dobrze mu jest przy żonie. Dobrze, ale nie tak wspaniale jak było przy Anastazji. Relacje z Marią były zupełnie inne, nie przypominały tych wspaniałych chwil, które teraz były tylko wspomnieniami Jurija. Syn Rusu, Jurij skończył studia, znalazł pracę w fabryce samochodów. Lubił to, co robił, ale życie rodzinne wciąż nie wydawało się do końca satysfakcjonujące. Jurij był niezmiernie zaskoczony, kiedy Maria oznajmiła, że spodziewa się drugiego dziecka. Nie chce więcej dzieci zamiast radosnego okrzyku, powiedział sucho Juri. Maria nie była szczególnie zasmucona, ponieważ Juri również nie chciał pierwszego dziecka, ale uznał je i był gotów je wychować, pełniąc rolę dobrego ojca. Ogólnie rzecz biorąc, tak jak poprzednio, Maria podjęła decyzję samodzielnie. Była już w szóstym miesiącu ciąży, kiedy potrącił ją samochód. Maria straciła dziecko, a sama znalazła się przywiązana do łóżka szpitalnego. Juri nie wiedział, co robić i dokąd pójść. Miał pod opieką trzyletniego syna, który ciągle pytał o mamę i młodszego braciszka. Który miał się wkrótce urodzić? Te pytania stały się tak uciążliwe, że Juri irytował się na samo wspomnienie o Marii. Nie mogę dłużej przyznał się Juri lekarzowi prowadzącemu Marię. Ten nie dawał żadnych pozytywnych prognoz dotyczących zdrowia Marii. Juri rozumiał, że przez całe życie będzie musiał opiekować się tą, której nie kochał. Nie chce żony Keliki przyznał, słysząc swoje słowa i zdając sobie sprawę, jakie są okrutne. Przez lekarza przekazał Marii notatkę, w której przepraszał ją i informował, że składa pozew o rozwód oraz wyjeżdża do innego miasta, zostawiając Siergieja pod opieką rodziców Marii. Tchóż! Krzyczała pani Olga. Dowiedziawszy się o decyzji Jurija, Jesteś po prostu tchórzem i łajdakiem. Porzucasz sparaliżowaną żonę, uciekasz od niej i porzucasz dziecko. Jak mam teraz patrzeć innym ludziom w oczy? Jak mam patrzeć w oczy wnukowi? Jak chcesz, tak patrz, odwarknął Jurij. Wyjechał, nie zostawiając po sobie nic oprócz opuszczonego mieszkania i wniosku o rozwód. Wyjechał do innego miasta, aby nie słyszeć słów potępienia i nie widzieć nienawistnych spojrzeń teściów i swoich rodziców. Jurijowi wydawało się, że nie okazuje tchórzostwa, lecz postępuje zgodnie ze swoim sercem. Z jego perspektywy sytuacja wyglądała inaczej i nie chciał przyznać, że postąpił podle wobec żony. W sąsiednim mieście przez jakiś czas szukał pracy, a potem trafił do salonu samochodowego, gdzie spotkał Anastazję. Juri pobladł na jej widok. Anastazja była tak samo piękna i pociągająca. Uśmiechnęła się do niego jak do starego znajomego, zapytała, jak mu się wiedzie. Juri nie powiedział prawdy o Marii i o tym, że ją porzucił. Powiedział, że się rozwiódł i wyjechał, aby zacząć nowe życie. Teraz los ponownie połączył go z Anastazją, i Juri postanowił zrobić wszystko, aby znów być z nią. Jednak Juri zbytnio się rozentuzjazmował w stosunku do Anastazji. Nie warto robić sobie nadziei, powiedziała od razu, chcąc wyjaśnić sytuację. Jestem mężatką. Uwielbiam swojego męża. I jeszcze spodziewam się dziecka, więc nie warto tracić czasu na coś, co nie ma przyszłości. Juri był rozczarowany. Wszystko w nim zgasło, jak ognisko, które ledwo co się rozpaliło, a już zostało zalane wiadrem lodowatej wody. Przez kilka miesięcy próbował przyzwyczaić się do pracy obok Anastazji, ale widząc jej rosnący brzuch i obserwując, jak miło rozmawia ze swoim mężem, który podarował jej ten salon samochodowy, zrozumiał, że nie ma tu czego szukać. Wracając do rodzinnego miasta, nie został przyjęty z radością przez rodziców. Co, wyszalałeś się? Zapytał z ironią pan Valentin. Juri nic nie odpowiedział, decydując, że nadszedł czas zobaczyć się z synem. Świadectwo rozwodu otrzymał pocztą, zrozumiawszy, że Maria po raz kolejny nie sprzeciwiła się jego decyzji, akceptując ją bez oporu i milczenia. Juri udał się do rodziców Marii, ale drzwi otworzyła mu sama Maria. Cześć, powiedziała spokojnie, jakby wcale nie była zaskoczona widokiem swojego byłego męża. Jurij był zdumiony. Spodziewał się wszystkiego, ale nie tego, że zobaczy swoją byłą żonę w pełnym zdrowiu. Maria wyglądała wspaniale, jakby za jej plecami nie było kilku miesięcy trudnej rehabilitacji po straszliwym wypadku. Cześć, wydukał, nie mogąc oderwać od niej wzroku. Syn obojętnie przyjał Jurija. Nie rzucił mu się na szyję, a zabawkę wziął z dystansem. Juri nie mógł oderwać wzroku od Marii, która wyglądała odmieniona, inna, niepodobna do dawnej siebie. Wychodzę, oznajmiła Marii i Siergiejowi. Nie tęsknijcie. Juri chciał zapytać, dokąd Maria się wybiera, ale potem przypomniał sobie, że wcale nie musi mu się tłumaczyć. Maria miała inne życie, które przez ten rok, kiedy były mąż był nieobecny, diametralnie się zmieniło. A z kim mama wychodzi? Zapytał Juri pięcioletniego syna. Mama ma przyjaciela i odpowiedział spokojnie chłopiec. Wujek Edward. Jest bardzo miły, zawsze przynosi cukierki, kupuje watę cukrową w parku. Juri zacisnął szczęki, czując niemal zapomniane uczucie zazdrości. Teraz zazdrościł Marii kobiecie, którą porzucił na śmierć, uciekając z podkulonym ogonem. Oczywiście nie mógł nie próbować odzyskać żony, tym bardziej, że miał do niej uczucia, które nie dawały mu spokoju. Przestań, Jurii, Emaria zmarszczyła brwi. Przecież rozumiesz, że między nami nic nie może być. Jak mam uwierzyć człowiekowi, który porzucił mnie z dzieckiem i przez ponad rok ani razu nie zapytał: Jak żyjemy? Edward mi się oświadczył: Wychodzę za mąż. Chcę mieć więcej dzieci, prawdziwą i trwałą rodzinę. Chcę mieć męża, na którym będę mogła polegać. A z tobą to mi się nie uda. Juri gryzł się z myślą, że wszystko w jego życiu przepadło: najpierw Anastazja, teraz Maria. I syn zostaje z nią, a on nie będzie miał możliwości widywać go i rozmawiać z nim na co dzień. Jak się okazało, pięcioletnie dziecko to niemal dorosły człowiek ze swoimi myślami i przemyśleniami. Juri chciał być ojcem, ale rozumiał, że wszystko zostało w przeszłości. To tak, jakby wziął garść piasku i pozwolił mu prześlizgnąć się przez palce. Nic nie zostało, tylko wspomnienia i jakieś okruchy na dłoniach. Okazało się, że przyznawanie się do swoich błędów nie jest takie proste. Ponownie zamieszkał u rodziców, i wydawało się, że cofnął się o wiele lat wstecz. Przed nim była tylko nadzieja, że wydarzy się coś dobrego. Wszystkie swoje dni spędzał na rozmyślaniach i nadziejach, wciąż łudził się, że Maria może zmienić zdanie i poprosi go, żeby wrócił, ale to się nie działo. Przeciwnie od syna dowiedział się, że mama wyszła za mąż za wujka Edwarda i że chcą mieć dzieci. Juri rozumiał, że wszystko się skończyło. Przez swoje ciągłe smutne myśli, wiele rzeczy umykało mu z otoczenia. Pewnego dnia, pogrążony w swoich myślach, przechodził przez ulicę i nie zauważył samochodu, który jechał na zielonym świetle. Ocknął się w szpitalu, a pierwszą osobą, którą zobaczył, była Maria. Jej twarz, czerwona i opuchnięta od płaczu, rozjaśniła się radością, gdy Juri otworzył oczy: Jesteś ze mną. zapytała z szerokim uśmiechem, a Juri poczuł, jak ściska jego rękę: Jesteś tutaj. Dlaczego? Juri próbował zebrać myśli, ale były one rozproszone i chaotyczne, jak mrówki. Bo nie mogę nie być tutaj, odpowiedziała przez łzy Maria. Bo cię kocham. Tak się bałam, kiedy się dowiedziałam. Potrącił cię samochód na tym samym skrzyżowaniu, na którym mnie potrącono dwa lata temu. To jakby jakiś fatum. I pomyślałam, że to się stało z powodu moich złych myśli. Przyszłaś tu po prostu tak. Juri potrzebował szczegółów. Maria uśmiechnęła się i ścisnęła jego rękę. Nie po prostu tak. Będę z tobą. Serce Jurija zadrżało, a uczucie nieograniczonego szczęścia rozlało się po całym jego ciele, dodając mu sił i pewności, że wszystko będzie dobrze. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Będzie dobrze.